Rozpoczynamy rozmowę o 11. Festiwalu Mózg, który rozpoczyna się dziś w Warszawie, jutro w Bydgoszczy, a naszymi gośćmi są dyrektor festiwalu Sławek Janicki. Dzień dobry Państwu. Grzegorz Pleszyński, kurator grupy Fluxus. Dzień dobry, Grzegorz Pleszyński tutaj. I Jerzy Mazol, klarnecista, wokalista, kompozytor jazzowy. Szczególny wokalista. Dziękuję. Dzień dobry. 11. festiwal, tyle że te pierwsze odsłony nie odbywały się rok do roku, bo pierwszy festiwal Muzyka w Mózgu to był 2000 rok, później pięcioletnia przerwa. W jaki sposób ta impreza się zmienia, w jakim kierunku dąży? Tak, rzeczywiście festiwal nazywał się Muzyka z Mózgu na początku i był festiwalem stricte muzycznym. Rzeczywiście pierwsza odsłona była to jest też ciekawe, bo to było podczas konstrukcji w procesie, czyli takiego zjazdu artystów wizualnych, który odbywał się w Bydgoszczy w 2000 roku. I właśnie w tym zjeździe brali udział artyści, którzy w tym roku są na festiwalu, czyli artyści z grupy Fluxus. Właśnie uświadomiłem to sobie, kiedy zacząłeś mówić o tej pierwszej edycji. Festiwal o tyle się zmienił, że jakby zupełnie naturalnie sztuki wizualne miksują się z muzyką i uznaliśmy, że nie ma powodu, żeby tutaj oddzielać się czy ograniczać się tylko do muzyki. Zresztą też sztuki wizualne istniały od samego początku na tym festiwalu, no i tam od którejś edycji daliśmy po prostu nazwę Mózg Festiwal, czyli Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych. Czyli można powiedzieć, że ta 11. odsłona jest w pewnym sensie klamrą ze względu na artystów, którzy rozpoczynają. Właśnie dzisiaj się to okazało, jak widzimy. Taka niezamierzona klamra. Nie wiedzieliśmy o tym. Ja tę klamrę już dawniej widziałem, no bo zaczęło się rzeczywiście tak od konstrukcji w procesie w 2000 roku, którą to sprowadziłem z Melbourne. W 1998 roku byłem w Melbourne na konstrukcji w procesie. I postanowiliśmy tam z organizatorami tej konstrukcji w procesie, między innymi z Ryszardem Waśko, że przeniesiemy konstrukcję w procesie do Bydgoszczy na pałuki. To była taka idea trochę szalona, ale się okazało, że wszystko w 2000 roku, dwa lata później wypaliło. No i pierwszą zaraz myślą było to, żeby ożenić konstrukcję w procesie z bardzo najbardziej ekstremalnym nurtem współczesnej kultury reprezentowanym przez mózg, przez właśnie te działania muzyczne i to się tak automatycznie wszystko razem pięknie pożeniło. Także ta klamra rzeczywiście jest dzisiaj bardzo, myślę, znacząca. Zaczęło się od konstrukcji w procesie i dzisiaj ci sami artyści, którzy wtedy uczestniczyli między innymi NOL z Emmettem Williamsem, robili właśnie w mózgu, w siedzibie klubu, robili performance znakomity zresztą, taki, który też miał duży wpływ na myślenie nasze o sztuce, o tym, jak powinno wyglądać działanie twórcze. Grupa Fluxus działa od wielu, wielu lat. Proszę powiedzieć, ile to już jest? Dekad wręcz. No, gdyby zapytać fluxusowców, to oni ani nie chcą definiować samego kierunku, samego nurtu, ani nie chcę mówić, kiedy się to zaczęło. No bo gdyby tak szukać jakiejś takiej dalekiej genezy, to i lata 50. już można by wskazywać, i lata 30. cały ten dadaizm z Duchampem. Także trudno jest tutaj datować. Natomiast tak, no można przyjąć za taką datę, jakąś określającą ścisły początek Fluxusu, początek lat 60. Niektórzy datują to od roku 62, od słynnego festiwalu Fluxusu w Wiesbaden, na którym to festiwalu dokonano takiego obrazu burczego czynu, gdzie kilku artystów Fluxusu, między innymi dzisiejszy nasz tutaj uczestnik Ben Peterson, wówczas bardzo młody człowiek, z Emmettem Williamsem i kilkoma innymi artystami dokonał właśnie szokującego czynu, jakim było rozkawałkowanie za pomocą piły i młotka nowego fortepianu. Co było, no... Ale to był nowy fortepian, naprawdę?
No, prawdopodobnie był nowy fortepian. No, był to czyn tyleż absurdalny, co szokujący, prawda? Wydawałoby się wtedy, że to jest czyn absurdalny. Natomiast kiedy się to, ja to zanalizowałem z innej strony i stwierdziłem, że jest to pewne odniesienie do takiego symbolu wysokiej kultury, jakim jest fortepian, który to był atak na wysoką kulturę, która ta kultura no, nie pomogła nam uchronić się przed dramatami II, I wojny światowej, czyli cały wiek XX jest naznaczony takim dramatem ludzkości. I artyści przestali już ufać tej wysokiej kulturze, która służyła kiedyś komuś innemu i czemuś innemu, prawda? Teraz miała służyć bezpośrednio człowiekowi. Stąd nazywam te działania nowym humanizmem, dlatego że humanizm, który był w mocnym kryzysie od czasów renesansu, chyba tak głębokiego kryzysu nie przeżywał humanizm jak w wieku XX. Nagle ci artyści, którzy penetrują obszary absurdu i szoku, nagle oni znajdują nową formułę człowieka. Trochę jak Zygmunt Freud, który też chwycił w człowieku coś, co było do tej pory nieuchwytne, nienazwane, prawda? Jego sny, jego emocje, jego marzenia, coś, co było wyłączone w ogóle z myślenia o człowieku, prawda? Nagle Freud zauważył człowieka jako pojedynczą jednostkę, która jest nie tylko zewnętrznie interesująca, ale co ciekawsze, cały świat wewnętrzny jest również i niezbadany do tej pory ten kosmos wewnętrznego człowieka okazał się taką kopalnią również właśnie dla tych nowych, młodych, zbuntowanych artystów. I stąd to właśnie wielka popularność później i innowacyjność i całego tego ruchu Fluxusu. Pokaz grupy Fluxus dziś o godzinie 18:00. Od tego zaczyna się warszawska odsłona festiwalu. Ale festiwal to jest także pewien dowód zmiany pokoleniowej. I mam na myśli teraz kolejne wydarzenie, które także dziś, czyli The Love and Beauty Seekers. Jędrzej Łagodziński, Franciszek Pospieszalski i Szymon Gąsiorek. Przedsmak tego, co później, czyli koncertu panów. Powiedzmy o tych dwóch muzycznych wydarzeniach. Dobrze, więc dziękuję Grzegorzowi za piękny wykład. Zapłacę mu później. Naprawdę nie kpiąc, a aczkolwiek lekko mówiąc o tym, można było uświadomić sobie, że praca, którą zrobiliśmy także my przez lata, nie jest przypadkiem i przykładem tego jest to, co pan powiedział, czyli to nie jest zmiana warty, to jest nadchodząca nowa fala jakby. Ci panowie młodzi studiują w Danii, w szkole, trudno powiedzieć, że jazzowej. Rok temu zdali egzamin na moje urodziny 19 grudnia, grając materiał z naszej pierwszej płyty Mazel and Turning Perfection, gdzie ze Sławkiem Jańskim graliśmy razem i była to, jak to określił Rafał Księżyk, jedyna płyta jasowa w jasie. Reszta to były płyty jazzowe albo rockowe. Więc tak, wtedy ich usłyszeliśmy, albo moment wcześniej w Mózgu byłem na ich koncercie akustycznym i pierwszy raz usłyszałem z ust Sławka Jańskiego, no to ja już mogę przestać grać. On rzadko tak mówi, albo nigdy tak nie mówi, nigdy nie ustępuje. Co widać w konsekwencji tego festiwalu, jak on się rozwija. Kiedy zaczynaliśmy, był to iście muzyczny festiwal. W zasadzie zaczynaliśmy pierwszym festiwalem gdzieś tam w Gdańsku w 96 roku, który nazywał się Jasno. Coś próbowałem zrobić, ale nie miałem takiego wsparcia i konsekwencji, jaką wykazał się później właśnie Sławek z Jackiem Majewskim. Tworząc Mózg, tworząc festiwal i wykazując i wytrwałość, i konsekwencje w różnych procentach. Czasami trzeba było wytrwałość. Chciałem powiedzieć, że tutaj rysuje nam się jeszcze jedna klamra, prócz zaprezentowania nowej fali. Rzeczywiście pomiędzy tymi muzykami a nami jeszcze bardzo wiele moglibyśmy pokazać. I to wiele będzie widać w czasie trwania festiwalu, bo to nie jest jeden dzień. Mówimy dzisiaj raczej, o tym programie otwarcia, dlatego tak. Też, że ten festiwal został tak pomyślany, że on nie odbywa się dzień po dniu, tylko raczej w takich chyba trzech odsłonach w Warszawie, dwóch w Bydgoszczy. Ale mnie interesuje jeszcze jedna rzecz. W jaki sposób panowie trafili na Roscoe Mitchella, który także pojawi się dzisiaj?
dzisiaj w Warszawie, jutro w Bydgoszczy. Myślałem, że ma pan tylko ładny głos, a ma pan też intuicję. Więc tak jak mówiliśmy tutaj o pewnych klamrach, które zaistniały, tak zauważam dzięki temu, że złożyliśmy panu wizytę i musimy coś o tym powiedzieć, że kolejną klamrą jest obecność Rosco-Michela i mogę powiedzieć, że to nie my na niego trafiliśmy, ale on na nas. Droga była dosyć długa i daleka, ale w latach... Droga pocztowa? Nie. Spotkaliśmy się w latach 90., kiedy Rosco-Michel Art Ensemble w Chicago grał w Gdyni bodajże. Ja wtedy miałem na scenie wystąpić z Kurami i z Lesterem Bowie, co nie doszło do skutku, wystąpiła tylko Miłość. Ale no, miałem dostęp na zaplecze dzięki temu i wręczyłem Rosco-Michelowi nasze płyty, płytę A i Out Out to Lunch grupy Mazon and Perfection. I to okazuje się, że legendy są już dwie i już naprawdę chyba jesteśmy tak starzy, że nie pamiętamy. Ja pamiętam, do czego tutaj kolega nawiązywał, że my te płyty wysłaliśmy pocztą. To widocznie miał dwa komplety. Może miał dwa komplety, rzeczywiście. W każdym razie stało się tak, że to Rosco-Michel, mając te płyty, mając kontakt na mózg, w latach 90. próbował się komunikować przy pomocy jeszcze faksów i tak dalej, i tak dalej. I ta rzecz dojrzewała. Jedną z cezur takich, które mnie zmobilizowałyby mówić o tym i walczyć o tym na nowo, była śmierć naszego przyjaciela i współpracownika Sławka Stałego, Jacka Majewskiego. Bardzo to był istotny moment. Jego odejście nie poszło jakby na marne w wielu, wielu aspektach. W wielu muzykach, jakby to istnieje, muzyk, z którym dzisiaj gramy, Kuba Jański, jest naprawdę spadkobiercą jego dzieła. No i wtedy zaczęliśmy krzyczeć z powrotem, gdzie jest ten Rosco? I tak się stało, że przy pomocy jakby pewnych spotkań dwa lata temu na festiwalu Made in Chicago, widziałem się z nim, Sławek zaczął prowadzić rozmowy i spotkaliśmy się tak, jak mieliśmy się spotkać 20 lat temu. Jeszcze się nie spotkaliśmy, spotkamy się za 3 godziny. Tak. A Kuba Janicki jest także pomysłodawcą nazwy Mózg. No, widzę, że zagłębiłeś się poważnie w historię mózgu. Rzeczywiście sześcioletni Kuba, czy czteroletni Kuba, kiedy wymyślaliśmy nazwę dla klubu, po prostu to wymyślił gdzieś tam, stojąc przy ogniu. Była mowa, że to fabryka, bo te pomieszczenia są takie fabryczne. Jakby to słowo fabryka już istniało, on tak stał. Bawił się ogniem i mówił fabryka rzeźb i tak już byliśmy wszyscy zadowoleni, że będzie fabryka rzeźb, a on za chwilę gadających ze sobą. No. Zagłębiam się w takie historie także dlatego, że interesuje mnie też panów odczucia, bo ta atmosfera, o której ja mogę tylko poczytać, bo byłem za młody, żeby odwiedzać mózg, wydaje się niepowtarzalna. Tymon Tymański wspominał w biografii ADHD, że można było na scenie mózgu robić najbardziej niebezpieczne rzeczy, że koncerty w tym początkowym czasie działy się nieustannie, że to była taka atmosfera z jednej strony domowa, z drugiej strony rzeczywiście awangarda muzyczna i wielu ludzi odkrywało swój gust, świat, którego do tej pory nie znali. Co z takiego dawnego mózgu zostało? Jaki ten mózg i ten warszawski i ten bydgoski dzisiaj jest? Mózg warszawski jest zupełnie inny od bydgoskiego i nie da się tego ująć w słowa. Trzeba jakby tę różnicę zobaczyć. Pewien poeta ujął to w słowa. Że mózg nie jest w głowie. Dokładnie. Wiadomo, że wszystkie miejsca tego typu tworzą ludzie, także to nie jest tak, że ktoś, ja czy Jacek, sobie wymyśliliśmy, że będzie klub i go zrobiliśmy. To jest praca i obecność dziesiątek ludzi, którzy między innymi tych dwóch, z którymi tutaj dzisiaj siedzimy, czyli Jerzego i Grzegorza Toszyńskiego. Taki był wtedy czas. Proszę pamiętać, że to jest początek lat 90., czyli zmiana ustroju w Polsce i wielkie nowe. Więc taki był czas, że wtedy wszyscy z wielkimi nadziejami podchodzili do działań, a my, będąc dwudziestoparolatkami, tej energii mieliśmy bardzo dużo i to się po prostu działo. Co się dzieje w tej chwili? W tej chwili jest inaczej zupełnie, bo jesteśmy dojrzalsi. Z nadzieją patrzymy na ludzi młodszych, właśnie takich jak Love and Beauty Seekers, co daje nam
co daje nam jakby poczucie, że nasze działania nie trafiły w próżnię. To samo można powiedzieć o Kubiańskim, który w tej chwili z nami gra. Cóż, rzeczy się dzieją, rzeczy są żywe. Nie jest to tak, że jest to jakaś historia, która się zakończyła, jak niektórzy próbują opowiadać. Wspomniany Tymański jakby, że tak powiem, działał bardzo dawno temu. W tej chwili z nami nie ma nic wspólnego, w sensie takim, że nie przyjeżdża, gdyż jakby jego droga jest zupełnie inna niż nasza. My pozostaliśmy na tej samej drodze i ją zagłębiamy. On poszedł w jakąś inną ścieżkę i jakby ta, jakby jego opinie, że to gdzieś tam, nie tylko jego, ale wielu ludzi, że kiedyś w Mózgu było fajnie, a teraz jest inaczej, no jest inaczej, ale jest nadal fajnie, jest bardzo, bardzo twórczo. Ja coś powiem, że często wiąże się historię Mózgu z historią Jasu i ostatnio widziałem tuż przed tym festiwalem takie hasła w internecie wrzucane między innymi przez pana Wojtka Klemkiewicza, co z tym Jasem, jakie konsekwencje. No takie konsekwencje, że każdy miał wolność i z tej wolności korzysta, z Jasem jak z demokracją. No cóż, niektórzy się zawiedli, a niektórzy są zachwyceni, niektórzy czerpią z tego korzyść, a niektórzy odchodzą od demokracji, chcą z powrotem dyktatury. W sumie chciałem powiedzieć, że wtedy nie było zmiany ustroju, tylko w sumie upadek systemu totalitarnego, w którym musieliśmy żyć 20 lat. Teraz żyjemy 20 lat w czymś, co jest przemieszaniem jednego z drugim. I Mózg dlatego istnieje, że jest nadzieja, że powstanie pokolenie wolne od tego obciążenia. I patrzymy na muzyków, którzy dzisiaj grają. Oni nie są obciążeni tym, że skończyli akademię. Nie są obciążeni czasami tym, że fascynuje ich jazz. Nie naśladują, grają swoją muzykę. To jest owoc tego, co zrobiliśmy. Musieliśmy wybić dziurę w ścianie, a oni z tego korzystają. Było też całe pokolenie zaraz za nami, teraz 30-parolatków, którzy się nas wypierali, aczkolwiek wszyscy u nas grali. Nie będę wymieniał nas, bo to nieistotne. Dzisiaj się nie pojawiają na Mózg Festiwalu, ale za moment, kiedy my dalej będziemy budowali tą konstrukcję, się pojawią, albo pojawią się ich następcy. Ta wolność jest widoczna nie tylko w pewnym ruchu muzycznym, ale też nazwijmy to społeczno-socjologicznym, miejskim. Czy my mamy dzisiaj w Warszawie klub jazzowy? Chyba nie ma takiego. Są kluby, które naśladują w zasadzie moim zdaniem to, co robił 20 lat temu Mózg. Jest bardzo różnorodnie. Jest od elektroniki do wolnej improwizacji. Jest otwartość. 20 lat temu ktoś stukał się w głowę i mówił, co wy robicie? Nikt tego nie będzie słuchał. Dzisiaj jest to pewna praktyka, która jest wyrazem tej wolności, o którą walczyliśmy. I niech to będzie puenta naszej rozmowy, bo musimy kończyć. Zapraszamy Państwa na stronę festiwalu. Tam program i tej bydgoskiej, i warszawskiej odsłony. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli Sławek Janicki, Grzegorz Pleszyński oraz Jerzy Mazol. Dziękuję. Powodzenia. Dziękuję. Mózg dzisiaj się rozpoczyna po raz 11.